Hubert, w piątek kolejne spotkanie w ramach Lotto Ekstraklasy, tym razem mecz z Brukbetem Termaliką. Ciężkie zawody, no bo Nieciechanie to solidny zespół, przynajmniej w tym sezonie. Znaczy, no patrząc na tabelę, na pewno tak, no są wysoko przed nami, 10 punktów przewagi czy 9, no to jest naprawdę spora zaliczka. A tym bardziej patrząc na poprzednie mecze z nimi, to drużyna mnie ewidentnie nie leży, no ale czas to w końcu zmienić, czas przełamać tą złą pasę, którą mamy. Czyli bez zwycięstwa, bo gramy nieźle, ale to nam punktu nie przynosi, więc teraz myślę, że w tym meczu trzeba zagrać solidnie, ale wszystkim skutecznie. Teraz trochę dla ciebie lepszy czas ostatnio, wróciłeś do składu Krakowi, no i też duża szansa, że przeciwko Nieciechy też zagrasz, no bo Piotrek Malarczyk z wiadomych względów jest niedysponowany. Faktycznie czujesz się teraz mocniejszy niż w tym czasie, kiedy musiałeś no, przymusowo odpoczywać na ławce rezerwowych? Znaczy, dla każdego zawodnika nie jest nic fajnego siedzieć na ławce. No mi to się przydarzyło, po tym jak doznałem kontuzji z meczu z Lechiem Gdańsk, musiałem zejść i drużyna zapaliła i te wyniki były dobre, dlatego trener nic nie zmieniał. No, musiałem czekać na swoją szansę, byłem 100% gotowy. Doczekałem się tej szansy, choć w tych dwóch meczach no, zdobyliśmy tylko jeden punkt, graliśmy na Legii, graliśmy na Piaście. Choć do tego ostatniego meczu już nie ma co wracać, bo to naprawdę jest kuriozum. No teraz trzeba się skoncentrować, no cieszę z tego, że jestem w tym składzie, że jestem zdrowy i mam nadzieję, że trener będzie mógł ze mnie skorzystać jutro. Jak wyglądał ten tydzień przygotowań do meczu z Nieciechą? Dużo czasu poświęcaliście na tą katastrofę gliwicką? Znaczy, no, czy dużo? Na pewno każdy gdzieś to ma jeszcze w głowie i to w szatni, żeśmy od razu po przyjeździe jeszcze po Gliwicach rozmawialiśmy, każdy miał na siebie dużo pretensji, że taki zespół ekstraklasowy nie może sobie takie rzeczy wyprawiać w lidze, bo strzelając bramkę w 92 minucie i dostając karnego, no to naprawdę jest kuriozum. No ale cóż, no tego już nie zmieniliśmy, no nie zmienimy, trzeba teraz po prostu zacząć wygrywać, bo wszyscy odjeżdżają, a ta pierwsza ósemka, która jest naszym celem, musi być osiągnięta, czyli mamy 4 mecze i trzeba uczułać jak najwięcej punktów.